Witam Was tutaj, cześć, czem, a widzę nasz. Zapraszam na 8 odcinek z serii Cities Skylines na PS4. Tak jak mówię, mamy kolejny dzień. Mamy nasz chyba jeden z... chyba ostatni odcinek właśnie z tym miastem. Dobrze. Oczywiście sobie śledzimy naszą śmieciatkę, bo ostatnio mieliśmy z nimi problem. I teraz tak, zobaczmy, bo oni tutaj chyba skręcają. Czy wjeżdżą ją na buspas? Nie wjeżdżają na buspas. Czyli buspas jest tylko dla kadetek, straży pożarnej i autobusów. No i taksówki oczywiście. Dobrze. Co my dzisiaj zrobimy? Tak. A nie. No, zresztą nieważne. Jakoś to dziwnie działa. Jeszcze co chciałem wam pokazać. Tak, tutaj dokończyłem właśnie z tymi krzakami, co miałem zrobić po ostatnim odcinku. Tu posadziłem te krzaki. Dokończyłem naszą ścieżkę, która się tutaj ciągnie. I też podokończałem... O, tutaj ładnie nam się coś wybudowało, widzę. No to fajnie, fajnie. I dokończyłem też... Wyrównałem dzielnicę. O, także teraz wszystko ładnie wygląda. Powiedzmy, że ładnie. Mam taki pomysł, aby stworzyć tu nową dzielnicę. Wysypiska. Nie będziemy jej nazywać, ale... I tu sobie pozmieniamy odpowiednio przepisy. Tutaj będzie park i dekreacja. Tak, recykling, zakaz palenia. Używki im tu damy nawet. Czy coś jeszcze? Stare miasto, ZHN. I tu zachętę dla towarzystów im zniesiemy nawet. A, no tak, bo my tu mamy nowe przepisy. Zapomniałem o nich. Dobrze, i zaczniemy sobie dzisiaj może od tego, jaki mamy popyt. Dziś odcinek będzie trochę krótszy. I póki jeszcze pamiętam, włączę stoper. Start. Spalarnia, dobrze, fajnie, że spalarnia, ale my dzisiaj inwestujemy w metro. Tak, metro, dziś nic innego jak metro. I stacja metra, więc sobie tu wcisnął. Ale też nie chcę wejść. Nie no, to byłoby dobrze tam stawić stację metra. Chwila. Zróbmy pauzę. Bo tutaj te przejście musi być. Nie ma co tu mówić. Mogą się zrobić problemy. To tak, może inaczej. To wyrzucimy. Stację metra przeniesiemy. Tak, dziwnie to brzmi. Przenoszę stację metra. No, no trudno. I tu taksówki wstawimy. Dobra, tu są taksówki. Mam nadzieję, że mi się nie wyczerpie pad. I tu sobie zrobimy zejście w tu, ale nie w ten sposób. O, krętą. Wtedy można ustawić dokładnie, pod jakim kątem by się chciało. I co? I nie. I że nie chcesz. Ja, daj. Sądzę, że będzie... A nie, nie. Udało się. Trochę... Okej, okay. Nie pytam, jak to możliwe. To usuniemy tutaj. O, tu trzeba trochę zrobić, widzę, pod ziemią. Porządki. Dobra. Ważne, że jest przejście. I nam tu trochę drzewek mi powywalało. Wysadziło nam tu drzewkę. Dobrze. To je tutaj posadzimy. Wejdź. Wejdziesz tutaj drzewko. Chyba, że tu nie wejdziesz. No, ale nie chcę mi się z tym męczyć. Gdzie mówić? Albo anarchię. Gdzie ta anarchia? Dobrze, tak, zapraszam oczywiście też. Dzisiaj już mogę poinformować na live'a z City Skylines. Snowfall, tak, ze Snowfalla. Snowfall się pojawi niedługo już. Dobrze, ustawmy sobie. No nie, nie, nie będzie to jedna stacja metra, będzie więcej niż jedna. Może kolejny przystanek, postawimy sobie tu stację. Tutaj. Tak, przydałoby się tu do przemysłu. Tutaj jest takie główne miejsce, z tego co wiem.
Chwila. Tylko żeby mi to weszło jakoś tak. Tu, o! Tu nam wejdzie sensownie. No i więcej by się przydało tych stacji. Więcej, więcej. Dobrze. Może być na tyle. Okej. No i tak. Nie no, już puśćmy tę monetę tam do przemysłu, bo to na tym ma to polegać, ale... Ale są problemy. Chwila. Problemy pieniężne. To będzie gdzieś tu. Bo tak funduszy, 3000. Przyspieszę sobie trochę czas. 3900, czyli 4000, oj. No mamy już prawie 3, mamy już 3. 3,5. Można to kupić. Dobra. No to puśćmy sobie naszą pierwszą linię metra. Udużową. Jacy zadowoleni. Tutaj. I tu z powrotem. I mamy tak. Jest nasza pierwsza stacja metra. Czy pierwsza linia metra. Teraz tak. Pamiętam z tego, że jeżeli odpowiednio przybliżymy, to zobaczymy metro. Jest. Mamy wagony metra. To białe to wagon metra. Jedziesz. Szkoda, że jeszcze nie mogę na ciebie kliknąć. I sprawdzić, ile ludzi z ciebie korzysta. Ile osób? No to nie... Nie no, ktoś przecież wchodzi. O, ale nam się trafiło przy przystanku autobusowym. Chyba dobrze, im tu wstawiliśmy tu. Dobrze, a zobaczmy tutaj, ludzie korzystają. Tak. Ci ludzie chyba idą tutaj. O, mówiłem. No dobrze, tutaj, no tu trochę jest utrudnione przejście, ale jeżeli im się uda, to powinno być dobrze. I tu właśnie, o tutaj. Też kolejna stacja metra. Brakuje wam ludzi. Już, już dajemy wam ludzi. Tutaj, tutaj jeszcze wam puścimy taką drogę. O. I nie, tu jeszcze taką zwykłą. Ale kolejna dzielnica już będzie taka duża. Tutaj. Trochę inaczej w sumie powinno wyglądać, ale już dobrze. Zróbmy tak, jak to wygląda. I puśćmy im to autobus. Autobus, ty pojedziesz sobie tak. Czekaj, może cię puścimy w tą stronę. To nie byłoby zły pomysł. Tu. Może nie tędy, tędy, tu zrobimy wam przejście na pieszych. Będziecie mieli jak tam dojść do autobusu. I tutaj. Tak, i tu sobie przejedziecie. I tu będzie was przystanek jeszcze jeden. I tu zakończymy trasę. Tak, coś podchodziłeś na prąd. Aha. Podnieśmy im ten budżet. I na noc. O. Teraz powinno być już lepiej. Jak będą mieli te autobusy. Tak, i właśnie jeszcze tam ścieżkę im puśćmy, bo oni chcieli tą ścieżkę, to nie będą mieli tą ścieżkę. Tu jest przystanek autobusowy, to tu będzie ścieżka. I tu jeszcze. Widzicie, jak was lubię? Macie pełno tutaj ścieżek. No i tutaj to nam ładnie wychodziła ta strefa. I teraz trzeba pomyśleć nad tym, jak to będzie wyglądać dalej. No chyba więc to dobry pomysł, aby z tej strony tutaj zacząć coś budować. Tylko jakby tutaj to zacząć, żeby było tak samo.
Może być z tym problem. Bo tak. Czy nam tu się uda zrobić tunel? Nie za bardzo. Abym wiedział, na czym stoję. A tutaj tunel? No nie, jak tam nie chciał wejść, to tu tym bardziej. Ale nie, tu zbyt dużo ścieżek wywala. O, tu. Tutaj. Nie, nie. Co? Pokaż, jak to wyglądało. Co? Spokojnie wam tu wstrzymamy czas, abyście nie marudzili w tym czasie. Obliczmy. Aha. Czyli gdzieś tak dotąd. Już wywalamy i możecie dalej jechać. I teraz tak. W tą stronę. Możecie w tą stronę. Bez jednego. I w tą stronę też bez jednego. Tak. No to mniej więcej to jakoś tak to by wyglądało, tyle że to byłaby rowerowa. I tu byłaby taka. Dobra, i weźmy, wrzućmy tą rowerową. Dobra, i teraz tak. Swoją drogą, czy będzie ciekawe, jak to podłączymy później jeszcze. Dobra, i co? Można im tu niby zrobić taki wjazd. Zwłaszcza z tym rowerem. Rowerem będą tutaj jechać. To będzie ciekawe. Dobra, tu pociągniemy. Swoją drogą, tak, my ten kawałek tu będziemy kupować niedługo. Nie, tu trzeba odjąć dwa. I tu powinno nam wjechać wszystko ładnie. Tak jak w którą stronę to idzie, w drugą stronę. Proszę. I w... tak. I ciach. Ciach. Albo nie, to zrobimy inaczej. Czekaj. To zrobimy tak. Tak. O. Też ciekawie wygląda. I wtedy będzie można... No albo już zostawmy tak jak jest. Nie, tak wyglądało lepiej. O. Dobrze. I jeszcze zanim zaczniecie się to budować, postawiamy wam tu parę parków. Co to było takie duże? Ja myślałem, będzie o czymś takim. O. Tu by nam weszło. Nie wiem, czy aż tyle takich dużych parków bym tu im wstawiał. Coś takiego bym tu wstawił. Ale to jest chyba jeszcze większe. I tu nie chcę już wejść. A to zostajmy przy tym, że będą tu przeszczęśliwi. Tutaj. I tu jakiś monumencik można byłoby im postawić. Jak na coś nas stać? Nie no, to jest za małe. O! Co to jest? Statua dobrobytu. Może być, niech tu będzie, już niech stoi. Tak, i tu jeszcze mam ścieżki podrobimy, byście mieli jak tu chodzić. Tutaj się już połączyło. Tu też się połączyło, a tutaj nie połączyło się. Aha, tu nie połączy się. Ciach. Nie. Ciach. Zbyt mała odległość. A to... Dobra, tutaj nie będzie przejścia.
Czyli tu im poustawiamy. W środku na pewno będzie coś takiego. O! Mhm. I przydałoby mi się tu postawić to. Straż pożarną. I policję. I zobaczmy. No, szkołę podstawową też by się tu przydało wstawić. Ekonomia. Pożyczki. Weźmy. Weźmy tę pożyczkę. Na szkołę podstawową. Policja im nie jest potrzebna jeszcze. Zagniemy sobie może tak. Tu tak. I tu jeszcze ja dzisiaj w tym odcinku chciał podłączyć metro, bo to miał być nasz temat przewodni dzisiejszy tego odcinka. Tak. Nie, nie, nie. I brak prądu. O! Ładnie, ładnie się zaczyna budować. Z tej strony nie, nie, nie. Jak najkrótszą drogą, o. Tu tak. Ale słup. Dajdę. Idealna miniaturka. Zabiliśmy statua słupu elektrycznego. Może być. Dobrze, tu się wy pobudowaliście i tu. Jeszcze możecie się zbudować. I sklepiki, tak. Zróbmy im tu po sklepikach jeszcze. Tu tak, sklepy i tu. No, tu będzie ładnie ta dzielnica wyjdzie. No i oznaczmy to jako dzielnicę. Proszę, zostaliście mianowani na dzielnicę. I od razu zmienimy w przepisach tej dzielnicy ulgi. Ulgi dla biur. Nie ma biura tutaj, nie no, bez przesady. O, zakaz schowania i tu. Na danym obszarze wyłącznie mieszkańcy przedsiębiorcy mogą korzystać z pojazdów silnikowych. No, może też być. Jeszcze tu było coś takiego. Zakaz ruchu ciężarowego. To też im tu dajmy. I może być recykling. Naciskę na edukację. Nie, bo nie mamy tu edukacji jeszcze tak rozwiniętej. 24 tysiące, dobrze. Zaraz będą te 24 tysiące. Postawimy im tą szkołę. No jej, no jeszcze metro mieliśmy tutaj podprowadzić. Co wy tu... Gdzie wy chcieliście uciec? Dobrze, możemy postawić szkołę. Proszę, 24 tysiące. Gdzie by to stawić? Tutaj? Może być. Zadowoleni? Zadowoleni. Jak tam z uniwersytetem? Uniwersytet, dobrze. Okej, czyli wszystko jest... Edukacja już jest na dobrym poziomie. Dobrze, to zróbmy. To będzie taka fajna dzielnica, gdzie jest nawet nacisk na edukację. Słaby widok... Tego nie możemy... Ej. Jak ja mam to przeczytać? Co? Dobrze, nieważne. Nie mam jak tego przeczytać, ale trudno. Tak, i by się tu przydało jeszcze im później wjazd jakiś dodatkowy zrobić. Niż tylko... O, dobrze. Jeszcze ograniczymy się do dwóch wjazdów. Później tu będzie jakiś przejazd. Jeżeli będzie później w ogóle z tym miastem.
to będzie o wiele lepiej wyglądać. No dobrze. Stacja metra. Nie stać nas. No to chociaż autobus im tu puśćmy na początek. Autobus. Autobus będzie wjeżdżać tędy. Zadowoleni. No słusznie. Autobus będzie tutaj. Najpierw się przejdzie dookoła. A później wjedzie do środka. Ale do środka wjedzie w drugim kierunku. Tak, ciekawie tu będzie. Ale będą się tu kręcić te autobusy. No nie, nie, nie. Puścimy sobie tędy, aby przez środek trochę przejeżdżało. Tu, no tu może być jeszcze jeden przystanek. I wyda też. To chyba nasz pierwszy autobus. O, właśnie, tutaj korzysta z naszej autostrady. I tak naprawdę z tego ronda. Oj, dużo tu kulotów jeździ. No bo już mamy dużo linii. Jest, możemy postawić stację metra, to stawiamy. Gdzie? Na środku dziś postawimy. Czekaj, tutaj. O, tu właśnie, gdzie miała być policja, a jej nie ma. Teraz pytanie, jak to postawić? Jak puścić ten tunel odpowiednio? Bo idealnie byłoby tu postawić stację, ale możemy przecież pociągnąć to z drugiej strony. Tak, tu zrobimy specjalnie nową linię. O. Tu tak będziecie jechać. Chyba, że zabraknie pieniędzy. Mam jeszcze minutę. A właściwie to mniej. Dobrze, zakończymy dzisiejszy odcinek na tym, że... Tak, dziś taki krótszy odcinek. Na tym, że puścimy tu metro. Puścimy, ej no. Przyspieszmy czas. Zarabiamy te 7 tysięcy. Aaa! Nie potrzebuję pieniędzy, zaraz właśnie. Gdzie potrzebuję pieniędzy? I proszę, nowa linia. Tak, tutaj, podaszę tutaj, tu ma się zatrzymać metro. Tu. I z powrotem. Chwila, czekaj, jeszcze chcę zobaczyć to metro. Jest, już, czekaj, tu już. Ile tych? Dwa? Najlepsze jest później, jak są korki w metrze. Dobrze, właśnie, zobaczmy, jak tutaj... Nasza stacja metra jest wykorzystywana, bo nie patrzyliśmy później. Jest 35 ludzi. I jeszcze w ekonomii. Przychody. Przychody, jestem ciekawy moich przychodów z... Wydatki, to nieważne. Kto by się przejmował? 82 tysiące na taksówkach? Ej, ty, to taksówki się chyba będą mogły... Podatki, budżet, pożyczki. No to taksówki chyba są tutaj biznes. Metro też 80 tysięcy. I 504 tysiące autobusy. A łącznie komunikacja gościuje. A, no ma, no ma. 504 zł zarabiamy na autobusach. Autobusy i tak najlepsze, no bo najwięcej. Ale metro idzie dosyć szybko. W górę. 662 na 3000. No nie, nie, no nie. Nie wychodzimy na zero. I przepisy nas też kosztują trochę. Dobrze, zwolnijmy. Co to za linia? Ty. Co to za linia autobusowa tutaj? To tyle tu ludzi chce przyjechać? Ej, no to ludzie z metra korzystać. Wam to specjalnie osobną linię. No nie. Zapomniałem o taksówkach. Tu pod metrem macie taksówki jeszcze. Dobrze. W takim wypadku
Skąd oni? Poczekajcie. To muszę sprawdzić. Skąd ci ludzie tak przyjeżdżają? Ta zielona. To. Z tej dzielnicy tu? Co? Ja Madzie myślał, że stąd tu. Jeszcze dla dobra info. 82 ludzi. Tam się autobusy dwoją i troją, a tutaj pełne przystanki. Gdzie ten autobus? Może te autobusy w ogóle nie przyjechały. Może są tylko na dzienne. No dobrze, to takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam was na live'a, który się odbędzie już we wtorek o północ 10 chyba, jakoś tak. No prawdopodobnie coś koło tej godziny oczywiście. Live odbędzie się wtedy, kiedy już będę mieć poprany Snowfall. Raczej wątpię, żeby zajmował dosyć dużo. A nie, jeżdżą autobusy. To takich jest mało na linii. Chwila. No i na zakończenie zmienimy też nazwę tej linii. Na skwer Stryża. Ciekawa nazwa, bardzo ciekawa. No dobrze, to ja dziękuję. To nazwę to już później. Ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie stawić ławkę. Jeżeli macie pomysł na nazwę miasta tego lub na nazwę miasta, które pojawi się w Snowfallu, też możecie napisać pod odcinkiem. No i zapraszam do oglądania z tej serii i oglądania nowego live'a, gdzie się pojawi we wtorek. Cześć!